Witajcie serdecznie, Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj Wam powiem o tym, dlaczego przestałam używać w ogóle całkiem kosmetyków kupowanych w drogeriach, w sklepach i nie tylko, i na co je wymieniłam i co takiego się stało i co takiego mi to zmieniło funkcjonowania, zmieniło bardzo dużo, aczkolwiek nie od razu. Moi kochani, ja wcześniej miałam bardzo duże problemy ze skórą, z włosami. Ta skóra była taka, wiecie, ciągle problematyczna, nie? Czyli cokolwiek, nie, pracowałam z organizmem, to wszystko było widać na twarzy. Momentalnie każde oczyszczanie organizmu, każde odrobaczanie wyrzucało mi po prostu na skórę. Wcześniej jak korzystałam właśnie z takich kupowanych po prostu w sklepie kosmetyków, czy antyperspirantów, czy kremów, moja skóra, słuchajcie, w ogóle tego nie tolerowała. Nie dość, że nie pomagało mi w tych trudnościach, które miałam, to jeszcze każdy taki właśnie z elementem sztuczności, jakiś kosmetyk, wywoływał mi dodatkowe podrażnienia skóry, czyli na przykład szampony takie zwykłe, kupowane, u mnie po prostu wywoływały momentalnie wysypkę na skórze, taką drażniącą, swędzącą. Skóra moja w ogóle nie tolerowała kremów żadnych. Jak nakładałam jakikolwiek krem czy balsam, po prostu od razu były jakieś takie, wiecie, podrażnienia swędzące, jakieś krostki i po prostu w pewnym momencie przestałam w ogóle to stosować i zaczęłam szukać jakiejś alternatywy do tego. I zaczęłam właśnie tworzyć właśnie swoje takie ziołowe wspomagacze. Zaczęło się od toników do twarzy, też ziołowych, różnych wersjach. Potem zaczęłam testować zrobienie własnego szamponu. No i po wielu próbach i błędach i testowaniach w końcu trafiłam na recepturę, która po prostu, którą moje włosy pokochały. I tu się tak zaczęło, że zaczęłam właśnie pracę z organizmem od filozofii zdrowia, od nawodnienia. Natomiast później zaczęłam właśnie poszukiwać swoich takich właśnie tipów na też sprawy kosmetyczne, tak, na kosmetyki, na szampony, na wzmocnienie włosów. Zaczęłam wykorzystywać do tego zioła, maceraty, olejowe maceraty, octowe. Zaczęłam tworzyć swoje octy, też nie od razu zaczęły wychodzić, wiecie, ale to po prostu po próbach, błędach różnych dochodzi się po prostu do wprawy, tak? Trening czyni mistrza. Zaczęłam zbierać te zioła. No i słuchajcie, półtorej roku temu trafiłam na olejki eteryczne, czyste olejki eteryczne. I to był, słuchajcie, sztos, jak połączyłam to z tym, co robiłam wcześniej, jak pracowałam z organizmem, dołączyłam po prostu do ziół, do tego, co robiłam, olejki, zaczęło się robić, że tak powiem, bardzo ciekawie. No i moi kochani, zaczęłam właśnie testować swoje szampony, zaczęłam tworzyć swoje własne pierwsze mieszanki. Tutaj Wam, słuchajcie, przyniosłam mój pierwszy rolon, bo znalazłam go niedawno. On po prostu pachnie przecudnie, został, słuchajcie, jeszcze trochę, on był robiony jakiś rok temu, może z hakiem. I słuchajcie, troszkę mi go zostało, jak on ma teraz przepiękny zapach. Te zapachy się po prostu tak przegryzły ze sobą, że ja normalnie cały czas chodzę i sięgam po niego. I drugą rzecz, którą znalazłam, to był rok temu zrobiony psikacz dokładnie, który miał chronić przed właśnie kleszczami i komarami, też na bazie olejków eterycznych. Słuchajcie, jak on przepięknie pachnie. Dzisiaj spryskaliśmy sobie włosy z chłopakami. Ja po prostu cały czas go czuję, cały czas pachnie. On był zrobiony na bazie też naturalnego octu, który też sama robię. Na octie jabłkowym, bądź na octie ziołowym, różnie to łączę. No i moi kochani, dlaczego zaczęłam to zmieniać? Dlatego, że jak zauważyłam, że zaczęłam rezygnować właśnie z antyperspirantów, zaczęłam rezygnować z tych wszystkich chemicznych rzeczy, które do tej pory kupowałam po prostu w sklepie, moja skóra zaczęła się totalnie zmieniać. I oczywiście do tego dochodzi też praca z organizmem od środka. To też nie tylko z zewnątrz, że wiecie, raz się smarniemy czymś naturalnym i już będziemy pięknie. Nie, nie, nie. Tak to też nie działa. Ale mimo tego, że od jakiegoś czasu już pracowałam z organizmem, no to ta skóra pokazywała różne rzeczy, nie?
No i jak zaczęłam szukać właśnie takich moich rozwiązań, okazało się, że w ogóle tworzenie swoich mieszanek, własnych mieszanek na bazie naturalnych olejków eterycznych daje mi nie tylko przepiękne połączenia zapachowe, ale olejki eteryczne działają, słuchajcie, holistycznie na organizm, działają zupełnie inaczej niż chemiczne rzeczy. I to u mnie bardzo mocno się zaczęło pokazywać właśnie jak zaczęłam robić swój własny kremik odezodorant, jak to nazywam. Bardzo prosty, na bazie naturalnych składników, bez żadnych konserwantów. I zaczęłam go używać zamiast antyperspirantu. I dla mnie pierwsze takie zaskoczenie było takie, że moja skóra zaczęła się dużo mniej pocić. Mało tego, wcześniej nie dość, że się pociłam bardzo dużo, to ten zapach po prostu tego potu był taki, wiecie, przedziwny. Ta skóra tak, no po prostu się broniła, nie? Wyrzucała to wszystko, co było właśnie chemicznego, między innymi w antyperspirancie. A jeszcze moje myślenie wtedy było takie, że im więcej będzie, wiecie, miało napisane na opakowaniu, że zachowuje, że tak powiem, świeżość, tym dla mnie lepiej. A tym to oznaczało tyle, że tam było po prostu dużo więcej tego wszystkiego chemicznego niż normalnie w jakichś innych rzeczach, nie? Więc moja skóra próbowała to wyrzucać, organizm się próbował bronić, więc ta potliwość zamiast mniejsza była coraz większa i ten zapach po prostu ciała był no taki bardzo nieprzyjemny, nie? Nie typowy pot, tylko taki pot, brzydkie określenie mi się teraz tu nasunęło, no ale brzydki zapach w lesie, nie? Czyli otoczony czymś tam pachnącym, natomiast właśnie ten dziwny zapach był wyczuwalny bardzo mocno, nie? No i jak zaczęłam stosować właśnie ten naturalny kremik odezodorant, okazało się, że na początku moja skóra zaczęła wyrzucać toksyny, więc w miejscach takich newralgicznych zaczęła mi się pojawiać wysypka, ale wiecie, ja już trochę pracuję z organizmem, więc wiem, że jeżeli organizm jest zatoksyniony od środka, a jest zapchana limfa, a wiecie, jak stosujemy antyperspirant pod pachy, to akurat go, że tak powiem, dajemy na ujścia naczyń limfatycznych, nie? Więc tam zaczęły te toksyny, zaczynały wyłazić, więc zaczynały się jakieś właśnie wysypki, zaczynały się takie, wiecie, swędzenia trochę, ale ja po prostu już wtedy miałam świadomość, że po prostu trzeba się wtedy porządnie nawodnić, trzeba pomóc organizmowi wyrzucić te toksyny i, że tak powiem, stosować dobro dalej, nie? Więc tak też uczyniłam. No i w momencie, kiedy, i to samo było, słuchajcie, z włosami, jak zaczęłam stosować swój własny szampon, to też moje włosy potrzebowały czasu, żeby wyrzucić te wszystkie toksyny, które wcześniej jakby na bieżąco włosy dostawały. I różnica, słuchajcie, po jakimś czasie, bo to też nie jest od razu, pamiętajcie, że jeżeli mamy zapchany organizm, jeżeli jeszcze stosujemy, że tak powiem, malowidła, zwłaszcza kobiety, ja wcześniej tego stosowałam też trochę, to organizm, skóra musi wywalić po prostu to, co tam się nagromadziło. Więc jeżeli zaczynacie stosować naturalne rozwiązania, no to może być tak, że na początku zamiast lepiej będzie po prostu syfiło, tak? Będzie to wyrzucało na skórę. No i niestety, trzeba ten moment pracy z organizmem po prostu przejść, nie? Czyli pozwolić organizmowi się oczyścić. Natomiast w momencie, kiedy już zabieracie te rzeczy, które jakby dokładały organizmowi, dokładały skórze, dokładały limfie i zamieniacie to na naturalne zamienniki, to organizm ma wtedy szansę po prostu się oczyścić, tak? Bo jeżeli on jest zapchany, no to organizm będzie robił coś takiego, że albo wam będzie zamykał to w tkance tłuszczowej, więc będziemy przybierać na wadze, bo organizm z tymi toksynami musi jakoś poradzić, albo to będą właśnie różnego typu wypryski na skórze, różnego typu problemy z organizmem, do tego dochodzi później odporność, bo jeżeli macie po prostu coraz więcej toksyn i organizm ma coraz więcej do wywalania, on w pewnym momencie przestaje mieć siłę do wyrzucania, nie? I tak na przykład się dzieje, gdy nie pijecie wody, moi kochani, tylko pijecie jakieś soczki, herbatki i tak dalej, co mnie zawsze zastanawia, słuchajcie, że wiemy o tym, że naczynia nie myjemy herbatą, czy kolą, czy kawą, czy czymkolwiek innym, bo one się zabrudzą, nie? Tylko myjemy wodą. Natomiast nasz organizm traktujemy herbatkami, soczkami i tak dalej, nie mając świadomości tego, że też trzeba komórki poczyścić, nie? A raczej herbatą ją nie wyczyścimy. Więc popatrzcie, ile tych składowych tutaj jest. Natomiast wracając do skóry.
W momencie, kiedy to się zaczęło wyczyszczać, tak, zaczęło to schodzić, moje włosy zaczęły zupełnie inaczej reagować. I dzisiaj trafiłam, słuchajcie, na mojego live'a sprzed roku, gdzie włosy były po prostu normalne. Już były takie, wiecie, mięciutkie, fajne, ale były proste. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam też stosować sobie właśnie takie własnoręcznie robione odżywki na bazie właśnie olejków eterycznych, na bazie octu ziołowego i jabłkowego z takim psikadełkiem, słuchajcie, moje włosy zaczęły się kręcić i to się kręcić, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja mam teraz kręcone włosy, a robię to w ten sposób, że jeżeli właśnie to korzystacie też z naturalnych olejków czystych, eterycznych, tam trzeba po prostu odrobinkę tego dobra dopełniacie na włosy, między innymi właśnie octem, i wystarczy raz dziennie 2-3 psiki i tyle. Tego nie dajemy dużo. Wystarczy wtedy wetrzeć to we włosy, w skórę i te włosy po prostu zaczynają odżywać, przestają wypadać, przynajmniej u mnie się tak zaczęło robić, przestały się tłuścić. Ja wcześniej miałam tak, że włosy musiałam myć codziennie, natomiast w tej chwili myję 2 razy w tygodniu. Chyba że jest bardzo gorąco, nie? I że tak powiem, mam trochę fizycznej pracy, no to wtedy no, potrzebuję tak co 3 dni. Natomiast te włosy są świeże, one się zaczęły kręcić, one są mocne. Już jak dotykam, to jest zupełnie inny włos, to jest zupełnie inny wymiar włosa i zupełnie inny wymiar skóry. I zaczęłam sobie robić właśnie swoje własne kremiki, bardzo proste, słuchajcie, bardzo proste, na bazie oleju kokosowego, na bazie srebra kolonoidalnego i na bazie olejków eterycznych. I co jest ciekawe, na początku, zaczynając przygodę z olejkami, zaczynałam od bardzo, bardzo podstawowych olejków, bo miałam ich dosłownie kilka. Natomiast one robiły swoją robotę już wtedy i ten organizm, ta komórka, ten włos, po prostu skóra zaczęły być po prostu odżywiane od środka, zaczynały działać holistycznie. Do tego, moi kochani, olejki eteryczne czyste to nie jest tylko zapach, ale olejki eteryczne działają właśnie też już wąchając je, one robią swoją robotę, czyli oddziaływują na te miejsca, na które powinny oddziaływać. I wiele z nich działa właśnie między innymi przeciwzapalnie, wiele z nich ściąga toksyny, wiele z nich też działa przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo. Mają bardzo szerokie spektrum, ale jest jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo istotna składowa czystych olejków eterycznych, a mianowicie to, że jak olejek jest czysty, to on też pracuje z waszymi emocjami. Jeżeli macie ochotę posłuchać o emocjach, odsyłam was do moich filmów. Na YouTubie znajdziecie mój kanał. Tam będzie właśnie praca właśnie z emocjami za pomocą olejków eterycznych, jak to w ogóle się zadziewa. Ale na organizm zaczynacie działać po prostu holistycznie. I oprócz tego, że taka perfumka, czy taka odżywka, czy taki rolonik, bo robię też roloniki, zaraz wam pokażę, właśnie w takich butelkach, które już kiedyś właśnie miały olejek. U mnie każda butelka po olejku jest wykorzystana i każdy olejek do cna jest wykorzystany. I w takich buteleczkach, po prostu jak macie tutaj olejek zwykły, on ma tutaj taką, widzicie, zakrętkę i taki zakraplacz. Ja sobie po prostu dokupuję kuleczki, dokupuję sobie te końcówki. O, to jest inna zakrętka i inna olejku. Przepraszam, nie odlatuję po prostu przy tych moich wytworach. I nakładam je po prostu, jeżeli to jest rolonik, robię na bazie właśnie bardzo często oleju też ziołowego, który sobie tworzę, różne, przeróżne, i wystarczy je po prostu wcierać w nadgarstki, w okolicy serducha, tylko też tutaj trzeba trochę wiedzy, więc jeżeli zaczynacie w ogóle przygodę z olejkami, to trzeba wiedzieć też, jak bezpiecznie użyć który olejek, bo jest część olejków tak zwanych gorących, które nie wolno nakładać bezpośrednio na skórę, bo was poparzą. Są cytrusy, które nie nakładamy na przykład właśnie w słońce, bo mogą fotouczulić, i jest trochę takich zasad właśnie, o których trzeba pamiętać i które trzeba przestrzegać, jeżeli korzystamy z olejków eterycznych na co dzień. Natomiast u mnie, słuchajcie, u nas, w naszej rodzinie, olejki od 1,5 roku są praktycznie codziennie. Są praktycznie codziennie i powiem wam, widać to na twarzy. Widać to na twarzy, widać to w emocjach. I organizm zaczyna zupełnie inaczej reagować. W momencie, kiedy wyrzuci tą górkę toksyn, w momencie, kiedy już ma szansę się oczyścić, wyrzucić to, co mu szkodziło, zaczyna po prostu się regenerować, co jest po prostu przepiękne. I widać to na twarzy, widać to na skórze, widać to na włosach. Pamiętajcie, że jak jest bardzo zapchany organizm, to on wycina wszystkie te rzeczy,
które są mu z punktu widzenia życia albo nie życia niepotrzebne, tak? Czyli między innymi są to na przykład właśnie włosy, są to paznokcie, jest to skóra i jest to układ rodny, więc w momencie, kiedy macie zapchany organizm bardzo, te rzeczy będą świrować na początku, natomiast one się odbudowują na końcu, bo one są dla organizmu z punktu widzenia życia albo nie życia niepotrzebne, nie? Czyli organizm eliminuje to, z czego może zabrać minerały, z czego może zabrać składniki odżywcze, żeby utrzymać funkcje życiowe w organizmie. To trzeba po prostu wiedzieć. Więc moi kochani, tak to się zaczęło. Dołączyłam po prostu olejki czyste eteryczne do naszej codzienności i zaczęłam zastępować tak naprawdę wszystko, jeszcze mydła nie potrafię zrobić, ale to do tego dojdę. Jedyną rzeczą, którą teraz kupujemy, jest mydło. Pastę do zębów robię, szampon robię, kremy robię, dezodorant robię, odżywki do włosów robię i mnóstwo innych róż, perfumki. I słuchajcie, co jest jeszcze bardzo ciekawe, w momencie, kiedy zaczynacie korzystać właśnie z naturalnych kosmetyków, z naturalnych takich właśnie robionych, z dobrej jakości też olejków, zaczynacie wyczuwać to, co jest chemiczne, zaczynacie wyczuwać to, co nie jest naturalne. Nos po prostu momentalnie wyczuje. I ja na przykład, jak gdzieś jedziemy, słuchajcie, i przechodzę koło kogoś, kto jest bardzo mocno naperfumiony właśnie takimi sztucznymi perfumkami albo antyperspirantem, ja w tej chwili mnie aż zatyka. Gdzie wcześniej ja tego po prostu w ogóle nie czułam, nie? Mało tego, rzucałam na siebie dużo z nadzieją na to, że będę się lepiej czuć, będę się mniej pocić, będę pięknie pachnieć. Nie, 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 tak nie działało, się okazało. Ale to dopiero zauważacie, słuchajcie, w momencie, kiedy jakby jesteście gotowi na ten proces, nie? Czyli macie już tą wiedzę, że organizm potrzebuje się wyczyścić, że te toksyny muszą wyjść i jakby dajecie sobie czas na przejście tego procesu i dajecie sobie czas do wyjścia na górkę, czyli do tego etapu, gdzie organizm już jest w stanie się regenerować i jest w stanie pięknieć. Więc moi kochani, tak się zadziało. Moja skóra nabiera blasku, bardzo fajnie się w tej chwili regeneruje, jest zupełnie inna niż rok temu. Jeżeli macie ochotę zobaczyć sobie na porównanie, zobaczcie sobie po prostu na moją galerię czy na moje live'y wcześniejsze. Zobaczcie, jak wyglądała moja skóra, jak wyglądały moje włosy, jak to się niesamowicie zmieniło. I słuchajcie, tutaj no, mam, że tak powiem, radochę z tego, że co jakiś czas wam wrzucam różne rzeczy i co jakiś czas nagrywam, bo mam porównanie tego, co robi mi natura w samej mnie, nie? Jak to się zmienia. Już nie mówiąc o tym, jak się zmieniły emocje, jak się zmieniło postrzeganie świata, jak się zmieniła też praca nad sobą, taka świadomość tego, jak też emocje bardzo wpływają na kondycję naszego organizmu. Czyli popatrzcie, bardzo złożony temat. Bardzo holistyczne i jeszcze raz to wam powtórzę, bo ja to mówię często. My jesteśmy cudem, czyli jest ciało, umysł i duch i każda składowa musi być zaopiekowana w procesie zdrowienia. Nie ma bata, nie ma możliwości, że o której zapomnicie. Jeżeli będziecie pracować tylko z organizmem, nie popatrzycie na to, co mamy w sobie, jakie emocje poupychane, jaki mamy właśnie kondycję tego naszego pędu ku życiu albo nie ku życiu, tak? Czyli czy mamy w sobie tej trochę radości, tak? Czy mamy w sobie rady wstawania chociażby o poranku, czy mamy możliwość cieszenia się z każdej rzeczy, która przychodzi, czy po prostu jesteśmy w stanie, wiecie, takiego narzekania ciągle, wszystko źle, wszystko niedobrze, nie? To nam też robi odpowiedni ładunek energetyczny w ciele, powoduje konkretne emocje, które się przekładają na naszą kondycję zdrowotną ciała. I to jest zawsze. I nawet, słuchajcie, ja pokuszę się o stwierdzenie, że większość problemów z organizmem ma swoje sedno w tak naprawdę poupychanych emocjach, w tym, czego nie chcemy widzieć, w tym, czym tkwimy, tak? Pamiętajcie, że co macie najczęściej w myślach, co najczęściej wypowiadacie, to się po prostu dzieje, więc no właśnie, zwróćcie na to uwagę, gdzie dajecie swoją uwagę, gdzie dajecie swoje myśli, w jakiej kondycji te myśli też są, tak? W jakiej kondycji jest wasz organizm? I słuchajcie, dzisiaj wam jeszcze przyniosłam niedawno zrobiony też ocet ziołowy. Nie wiem, czy go widzicie, ale on ma właśnie tutaj między innymi nasturcję, która mi przepięknie kwitnie w różnych kolorach, nagietka, ma ogórecznik. To są też zioła, które niesamowicie fajnie wpływają na kondycję włosów, kondycję skóry i bardzo często właśnie w moich tych wyrobach olejkowo-ziołowych dobieram sobie tak właśnie zioła i olejki, żeby one się wzajemnie wspierały, tak? Czyli żeby jedno ciągnęło drugie, żeby jedno wspierało drugie i przeważnie dobieram właśnie takie zioła, które też bardzo fajnie działają na kondycję właśnie skóry,
na kondycję włosów wzmacniająco, odżywczo. Ale też pamiętam o tym procesie oczyszczenia, tak? Czyli nie wystarczy się tylko, słuchajcie, odżywiać. W momencie, kiedy macie, że tak powiem, w organizmie zoo, w momencie, kiedy jest dużo toksyn, w momencie, kiedy są stany zapalne, kiedy są pasożyty, kiedy jest grzyb, to jeżeli będziecie tylko odżywiać organizm, no to sorry, winę tu, też odżywicie zoo. Dla was już niewiele zostanie z tego, co tam włożycie, a w momencie, kiedy macie na przykład jakiegoś pasożyta skórnego i zaczniecie to traktować na przykład jakimś kolagenem albo jakimiś właśnie super odżywczymi kremami, no to odżywicie tego pasożyta, więc tak naprawdę zamiast poprawić kondycję skóry, będziecie dożywiać to, co tą skórę niszczy. Więc każdy element tu jest potrzebny. Potrzebna jest woda. Bez wody, słuchajcie, nie ma życia. Bez wody nie ma oczyszczenia, bez wody nie ma odżywienia, bo nośnikiem właśnie tych wszystkich substancji, czyli tego, żeby organizm się mógł wyczyścić, żeby komórka się mogła wyczyścić i też tego, żeby do komórki doszedł składnik odżywczy konkretny, potrzebujecie nośnika, którym jest woda. Jeżeli nie pijecie wody, a pijecie różne inne soczki, to wyobraźcie sobie, ile musi organizm wykonać pracę, żeby jakby z tej herbatki czy z tego soczku wyciągnąć odrobinę wody, nie? Natomiast w momencie, kiedy dajecie organizmowi dobrą wodę, on ma szansę do tego, żeby w ogóle zacząć się oczyszczać, zacząć się regenerować. Czyli każdy ten etap musi być też zachowany, musi jakby zaistnieć, nie? I do tego właśnie odpowiednie pokombinowanie, odpowiednie dołożenie składników takich, które właśnie wspomagają nam tą pracę z organizmem. I moi kochani, jutro zaczyna się wspaniała promocja olejkowa, która się nazywa BOGO. To jest promocja, która, że tak powiem, mnie dała szansę na to, żeby mieć możliwość korzystania z czystych olejków eterycznych. To jest najlepszy moment na złożenie sobie swojego konta, żeby można było mieć fajne rabaty. Można było mieć zwroty też punktowe i coraz więcej, coraz ciekawszych i coraz cudowniejszych olejków i właśnie korzystać z nich na co dzień. I to jest też opcja dla tych ludzi, którzy szukają takich rozwiązań, czyli po prostu nie dla tych, którzy, wiecie, sobie tak myślą, a posmaruję sobie kremikiem od czasu do czasu, albo jak sobie przypomnę, to zrobię, nie przypomnę, to nie zrobię, nie. Jeżeli zaczynacie i macie już taką chęć ku temu, żeby zacząć ze sobą pracować, to trzeba się też nastawić na to, że to jest praca regularna, czyli robimy choć mały krok, ale codziennie, a nie, wiecie, to jest tak, jakbyśmy wypili, nie wiem, wiaderko wody raz na rok, a pili po łyczku codziennie. No jest ogromna różnica, tak? Czyli jeżeli dajecie choć coś małego, ale regularnie, i jeżeli pracujecie z tym organizmem, ale regularnie, to macie szansę na to, że ten organizm zacznie stawać na nogi. Tylko do tego trzeba wytrwałości. Do tego też trzeba trochę wiedzy, nie? Czyli w momencie, kiedy zaczynacie mieć objawy detoksykacji i zaczynacie się czuć niefajnie, czyli może być jakiś, nie wiem, katar, może być jakiś kaszel, może być wyrzut na skórę, mogą być różne takie rzeczy z układu pokarmowego. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, o, szkodzi. Nie szkodzi, tylko czyści. I trzeba też wiedzieć, jak to wspomóc, żeby po prostu organizm miał szansę to wyczyścić. I moi kochani, właśnie BOGO, to jest promocja, która polega na tym, że doTERRA wystawia kilka par olejków, które można sobie zakupić. Za pierwszy olejek z pary się uiszcza, że tak powiem, opłaty, się go po prostu kupuje, a drugi olejek wpada w gratisie. I to był moment, kiedy dla mnie to była najlepsza opcja na założenie swojego konta i później już korzystania po prostu regularnie z olejków. I to był moment, kiedy zaczęliśmy wprowadzać właśnie te olejki eteryczne do ziół i do filozofii zdrowia, którą stosowaliśmy wcześniej. Po prostu regularnie, codziennie. I moi kochani, mając olejki w paście do zębów, mając olejki w odżywce, mając olejki w perfumkach. I słuchajcie, perfumy naturalne mają to do siebie, że raz pracują wam holistycznie z całym organizmem i z emocjami. Można je sobie komponować tak, że rano można sobie zastosować taką mieszankę, która wam bardzo fajnie podciągnie koncentrację, bardzo fajnie też doda energii. A na przykład na wieczór można sobie skomponować taką kojącą mieszankę, wyciszającą. Można sobie tworzyć takie właśnie mieszanki na różne potrzeby dla organizmu, co jest po prostu przepiękne. A w momencie, gdy macie już parę różnych olejków, już można puścić wodę fantazji i zaczynać po prostu tworzyć. Ja uwielbiam tworzyć z natury, uwielbiam tworzyć właśnie swoje własne
rzeczy. I moi kochani, co tu jest fajnego? To, że przede wszystkim wiem, co tam jest. Wiem, że to jest naturalne, wiem, że to mi pracuje po prostu z wieloma aspektami mojego organizmu. To nie jest tylko zapaszek, to nie jest tylko psiknięcie, a to jest cała głębia psiknięcia. Cała głębia psiknięcia, która działa bardzo holistycznie, bardzo wspierająco na wiele różnych tematów. I moi kochani, od półtorej roku, tak, u nas olejki są codziennie. Ja mam olejki w łazience, ja mam olejki w kuchni, ja mam olejki w pokoju, ja mam olejki w różnych postaciach. Od roloniku, tu mam akurat, słuchajcie, róże, to jest jeden z najbardziej wykwintnych olejków na świecie. Żeby wyprodukować kilogram olejku z róży, trzeba 8 ton ręcznie zbieranych płatków. Więc słuchajcie, to jest też taka potężna moc, cudownie też pachnie. I mam na przykład zawsze, ale to zawsze, zwłaszcza jak jest upał, ze sobą peppermint. To jest olejek, który niesamowicie chłodzi, niesamowicie odświeża, niesamowicie podciąga koncentrację, a równocześnie cudownie wspiera układ oddechowy, cudownie wspiera układ pokarmowy i wiele różnych tematów. Tylko trzeba troszkę wiedzy, jak go użyć i jak korzystacie też z olejków eterycznych, to pamiętajcie, że to nie jest chemia, więc tego nie lejemy. Pepperminta wystarczy często potrzeć tylko wieczko i nałożyć sobie z tyłu na kark. To przyjemnie, niesamowicie od razu wchłodzi. To jest odrobinka. Jeżeli tworzy, ja ostatnio, słuchajcie, też robiłam lody właśnie, między innymi z użyciem peppermintu. I na całą taką dość dużą porcję lodów daje jedynie kropelkę i to bardzo trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo tych lodów się nie da zjeść, one są tak mocne. W jednej kropelce mięty macie takie stężenie tej zawartości odżywczej, tej takiej właśnie wspierającej organizm, w porównaniu takim, że jeżeli byście pili zwykłą miętę napar, to potrzebujecie wypić 27 szklanek naparu i taka koncentracja jest w jednej kropli. I takie, tym się właśnie różnią olejki eteryczne od ziół, że ich trzeba odrobinkę, więc jeżeli macie taką buteleczkę, ona na bardzo długo wystarczy. Taki peppermint u mnie ląduje w potrawach, u mnie ląduje w paście do zębów, ląduje w kremiku o dezodorancie, ląduje w kremie, ląduje też w takich olejowych, ja to nazywam balsamach do ciała, też sobie robię właśnie ziołowo-olejowe balsamy i nacieram po prostu ciało. Po kąpieli to też cudownie działa. On mi ląduje po prostu w różnych rzeczach. I słuchajcie, przestałam kupować pastę do zębów, przestałam kupować szampon, przestałam kupować kremy, przestałam kupować perfumy, przestałam kupować różne takie, wiecie, dodatki do żywności, bo po prostu też olejki, zioła bardzo mi to wspierają. Nie mówiąc już o gotowaniu, które na co dzień widzicie właśnie w moich relacjach. Jak wykorzystuję zioła i jak wykorzystuję olejki eteryczne też w kuchni. Więc to dobro, ta natura jest po prostu z nami wszędzie, na każdym aspekcie, codziennie. I w naturalnych rozwiązaniach, zwłaszcza w olejkach eterycznych, pamiętać należy o zasadzie mniej znaczy więcej. Czyli olejek w naszym organizmie się utrzymuje około 4 godzin. Więc warto sobie go nakładać na przykład co 4 godziny po odrobince. Wystarczy po prostu go powąchać, wystarczy użyć sobie właśnie roloniku czy perfumki. Co jakiś czas sobie po prostu jeszcze psiknąć. Ja, słuchajcie, też z domu się nie ruszam bez olejków eterycznych, zawsze mam właśnie psikadełko. To mam też takie zrobione, że oprócz tego, że wzmacnia włosy, to jeszcze działa na przeciwkomarom i kleszczom. Więc on jest zawsze, jak gdzieś wychodzimy, czy z chłopakami, coś robimy, po prostu sobie spryskujemy włosy, spryskujemy sobie skórę, ale też pamiętajcie, takiego dobra nie traktujemy jak te właśnie drogeryjne psikacze przeciw insektom, gdzie tym trzeba się zlać i jeszcze dusi was po prostu zapach, bo to jest chemia bardzo ostra, nie? Czyli to czuć od razu w gardle. Jeżeli psikacie na przykład tym dzieci, to dzieciaki bardzo często zaczynają kaszleć, nie? Bo to jest po prostu trująca substancja. Natomiast to dobro psikamy 1-2 psiki, tyle. I to wystarcza na bardzo dużo, czyli przy olejkach eterycznych, przy naturze nie patrzymy na objętość, tylko na to, jakie działanie ma w jednej kropli i jak holistycznie na co działa w emocjach i na co działa w organizmie. Moja wspaniała przewodniczka olejkowa zawsze powtarza jedno zdanie, że jeżeli chcesz sprawdzić jakość olejku, zobacz, co on ci robi w emocjach. I moi kochani, też z czasem, jeżeli korzystacie właśnie z czystych, naturalnych olejków, jesteście w stanie rozróżnić na sam zapach,
Czy dany olejek jest czysty, czy on zawiera domieszki właśnie chemiczne, czy jest wyprodukowany też chemicznie, bo też niestety na rynku jest mnóstwo olejków, które są produkowane wcale nie z roślin, są produkowane w laboratoriach i mają też różne domieszki dziwne. No i tak, dlatego to jest też ważne, żeby wiedzieć, z czego korzystacie, jak korzystacie i co, do czego możecie użyć. Więc moi kochani, zachęcam Was bardzo do natury, zachęcam Was bardzo do tego, żeby pracować ze swoim organizmem, żeby przyglądać się temu, o co nasz organizm woła, czego mu brakuje, czego ma za dużo, czyli co trzeba wyrzucić, czego się trzeba pozbyć i jak wspomóc też nasz organizm właśnie w procesie zdrowienia, w procesie regeneracji, w procesie oczyszczania, w procesie nawodnienia i jak można się właśnie wspomóc w wielu aspektach, czyli popatrzcie, ile rzeczy u nas natura zastępuje, nie? Czyli no właśnie, tak momentami mam cudowne wrażenie, że stajemy się nie dość, że coraz bardziej samowystarczalni, to jeszcze mam czasem wrażenie, że czuję się jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy. No, po prostu organizm zaczyna się naprawiać. I jeszcze raz Wam powiem to, co często powtarzam, że według mnie starzenie się organizmu to nie jest wiek, to jest to, co ten organizm dostaje na co dzień, jak się z nim pracuje i czy on ma w ogóle szansę, żeby się oczyścić z tego, co mu szkodzi i czy ma szansę się zregenerować, czyli czy ma składniki do tego, żeby odbudować to, co jest tam zepsute. Jeżeli nie ma tych warunków, no to różne akcje z organizmem wtedy się dzieją. Więc moi kochani, Bogo zaczyna się jutro. Jeżeli macie ochotę skorzystać z tej promocji, napiszcie do mnie, skrobnijcie do mnie. Ja Wam dzisiaj też rzuciłam w poście parę olejków, które są dostępne, które już wiadomo, że będą. Taka promocja jest tylko 2 bądź 3 razy w roku i trwa ona tylko tydzień. I trwa do wyczerpania zapasów, więc jeżeli któraś para jest, że tak powiem, niespotykana, bo tam też są takie olejki, które normalnie nie są w sprzedaży, to one bardzo szybko się rozchodzą jak świeże bułeczki. Natomiast jest to właśnie dobra opcja na to, żeby mieć właśnie szansę do tego, żeby mieć w bardzo dobrej cenie swoje własne naturalne olejki, z których można stworzyć po prostu wiele dobra. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam cudowności, życzę Wam wspaniałości. Niech Wasze organizmy stają do życia, niech Wasze emocje się pięknie układają, niech obfitość Wam przyświeca na co dzień w radości, w miłości, w szczęściu. I zdrowia dla Was. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa.